Cześć wszystkim, z tej strony Nikul i dzisiaj tak w połowie odcinka trochę. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wpadłem na fajny pomysł pokazanie wam kolejnego fajnego dodatkowego poziomu, a że fajnie mi się tutaj wygenerowała plansza, więc będę mógł wam to pokazać. Akurat mam tyle bomb, ile mi potrzeba. Aha. Na styk będzie. Tylko żebym teraz ciała nie dał. To tak. Super. Wiecie co, tylko zanim tam jeszcze pójdę, od razu mówię, to jest, ten poziom nazywa się bodajże Mothership, czyli Statek Matka. Jeszcze tu się po to chciałem wrócić. O, bomby się przydadzą, bo... Kurde, jeszcze tu mogę skoczyć. Kurwa. Żeby on tam nie wyskoczył teraz, bo będzie beka. I dobra. Nie, bo chciałem tylko po psa iść i nie przewidziałem, że to w ten sposób wyjdzie. Dobra, olać. Mam nadzieję, że nie będą mi pozostali sklepikarze gonić w ten sposób. Po prostu sobie dodatkowe życie zbiorę. I ruszamy na statek matki. Hello? O! I'm digging shortcut, but I reach it like a door. Aha! Next time I can bring gold key from the mines. Czyli to jest... Zaraz. To jest poziom 3 i 4, czyli jeśli ja przejdę Mothership, no ten dodatkowy poziom, z tego co pamiętam cofnie mnie znowu chyba na 3 i 1, więc... nie wiem czy było warto, no ale przynajmniej macie jakiś inny content. Mam nadzieję, że nie zginę od razu. Places, czy mogę sprawdzić? Mines, no jak zwykle te głupie strzałki i tu nie chodzą, nawet myszką jak się klika, nie wiem, to jest coś od Frapsa. Ło, jakie fajne. Ty to rzuca bombami? Bum. Samo się rozwaliło. O, ale fajne. Wow. Skrzyneczka. Dodatkowa postać. Muszę ją zdobyć. Kombo. O Jezu, no i znowu tego nie sprawdzę. No nic, dobra. Dobra. Jest! Nowa postać, new character unlocked. Robocik, ale super. No nie mogę zginąć teraz. Muszę do ostatniego bossa dojść. Cholera. Już chyba go widać. Aj. Wow. No jest, ostatni boss. Final last boss. No nie wpierdzielaj mi się tutaj teraz. Nie wpierdzielaj mi się, kretynie. Niepotrzebny tu jesteś w ogóle. O Jezu, ale przydałby mi się go shotgun, naprawdę. Fuck, zabiło mnie. Nie. Final boss, to była matka obcych, czy jakoś tak. O kurde, ale poziom naprawdę fajny. A, no i co, muszę zaczynać od początku? Nie, bo mówię, próbowałem sobie zrobić no przejście do Olmeca. Po co? Bo wykryłem fajny sposób, jak go pokonać. I chcę tylko zobaczyć, czy... Kurde, rzecz. A, dziękuję, chociaż skrót mi się przyda. Gin. Kali... A już jak zacząłem, właściwie miałem właśnie nagrywać odcinek do Monster Huntera. I tak wyszło, że no, chciałem sobie trochę w Spelunky pograć. Zaraz się ja to zniszczę. To będą pająki. Ale właśnie, no będą pająki. I co z tego, skoro ja już jestem w kolejnym poziomie? Nie, mam nadzieję, że uda mi się to przejść. Miło by było, jakbym w ogóle dostał kompas. Prezent. Ciekawie mnie, co tam jest. Dobra, tu są skrzynki. Czy mogę do nich się dostać? To znaczy, normalnie się dostać nie mogę. No nic, mam nadzieję, że to będzie lina albo bomba. Super. Czyli się zrekompensuje. Pajączek. Pajączki nie są fajne. Nikt pająków nie lubi. A ja szczególnie. No. O. O. Dobra. Pium. Pium. Jezu, prawie mi zginął. Spadochronik, bombki, prezencik. To nie, ja sobie kupię spadochron i sobie kupię te bomby. I sobie kupię to jeszcze. To bym sobie mógł wynieść, ale potem miałbym znowu problemy z tym cholernym sklepikarzem. Jest, to jest najgorsza chyba postać w całej, także tutaj niestety nie widzę przejścia do kolejnego poziomu. Lady! Super. Tam jest to. Żeby tak tutaj przejść to w ten sposób. Tak. Dobra. Ciekawe, czy się nie obrazi za to. Mam nadzieję, że nie. Tu nie chcę być naprawdę niemiły. Chcę ze wszystkimi żyć w zgodzie. Obawiam się tylko, że tutaj mogę stracić jedno życie, chyba że zrobimy to w ten sposób, że ja się jakoś dostanę tutaj. Tak. I tam w ogóle nic nie ma, masakra. Chwileczkę, tutaj może być jakaś kasa. Fajnie by było. Całe szczęście się na to przygotowałem. No i dobra, kolejny poziom. Poziom 3,3. A złoty ten pizduś, tam posąg, czy jak to się tam... O Jezus. Muszę się dostać na dół. Tu jest tajne przejście. Uff. Dobrze, że ty właśnie tych min zacząłem używać. To jest naprawdę przydatne, wam powiem. Koło fortuny. Teleport. O, przejście tam jest. Wow! Boże, tam były dwie miny. No nie. Ale jestem głupi. Chyba nawet widziałem, że tam są dwie miny. Nie wiem, czemu podszedłem pod nią. Kurde. Ale się wnerwiłem. Ale się wnerwiłem. Zabił go. Oj, ta gra jest po prostu cudna. No, jeb. No, kurczę. Tak fajnie mi szło, przyznam. Dobra. Cudnie. Gincie. Ale teraz pytanie, gdzie jest to przejście na dół? Naprawdę się zastanawiam. Sobie zejdę. Spodziewany wężyk. Tutaj można dostać całusa od naszego szarika. O! Jest! Wezmę sobie tą minę. Mówię, naprawdę muszę zacząć ich używać, bo to jest naprawdę świetna broń. Taka, wiecie, dodatkowa bomba za darmo. O, lady! No, krzyż sobie dalej. Na pewno ci pomogą. Niestety tutaj nie ma nic. Bum. Skrzyneczka. Czemu by... Mam nadzieję, że tu będą liny. Oj, sorki. Dobra. Super. Mówiłem się, że stracę życie w tamtym miejscu, ale nie było tak źle. No i gdzie może być to przejście? Tutaj na dole. Tutaj chyba gdzieś na dole będzie. Albo po tej stronie jest. Ale ja się jeszcze nie poddaję, bo tu coś jeszcze może być. To znaczy, mogę jeszcze zebrać trochę kasy. Wiem, że ryzykuję tym swoje życie. I takie tam. Ale jednak nie. No i zaryzykowałam w zasadzie stratę jednej liny. Bo inaczej bym tam... No! W zasadzie nie było warto. Praktycznie nic nie zyskałem, straciłem... No! Dobra. Olać. Olać to. Trzeba lecieć dalej. Co my tu mamy? Przejście do ukrytego poziomu. Pach. Kombo. Ja lubię te kombosy robić. Co tam jest? Mina i coś jeszcze. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Ciach, pach. Kaps. Ach, te efekty dźwiękowe. Tego się cholera nie spodziewałem. Się kurczę trochę... A! No właśnie, o to mi chodziło. Spanikowałem niepotrzebnie. No jest problem, bo jestem w dupie za przeproszeniem. Kurna, no żeż, nie mam lin. Mamut mi chciał zrobić balona. No właśnie. No właśnie. Nie ma jak się zemścić. No nic, przynajmniej mam dużo życi, dużo bomb. Mam nadzieję, że to coś zrekompensuje ten mój brak lin. Chyba, że będę mógł dzisiaj jeszcze kupić. O, znowu wejście do... No, znowu wejście do statku matki. I nawet mógłbym tam wejść, gdybym miał jeszcze jakąś dodatkową linę. Pająk, weź mnie, nie denerwuj. Patrzcie, bum. A. Zaraz, czy ten Yeti mu chodzi po sklepie? Maczeta, bomby, bomby z chęcią. Wyniósłbym tu maczetę. Nie, nie, bo to zobaczyć problemy. No, jak to on stoi i nic mu nie mogę mu zrobić? No weźcie bez jaj, co on się tak zbugował? Noż. Kurna. Trochę w dupie jestem. A nie. No trochę, ale tylko trochę. No dobra, jednak kurde, jestem. To głęboko. Ach, to nic chyba. Coś czuję, że w tym odcinku poza tym statkiem matką z początku odcinka nic ciekawego nie będzie. Ale nic, może uda mi się jeszcze dojść do tych tajemnych świątyni. Wy naprawdę znalazłem fajny sposób na Olmeca. Tylko po prostu, no wiecie, najpierw do niego dojść. Jak będę robić znowu tą próbę klucza. Jeszcze Bóg wie ile razy będę ją jeszcze robić. I czy w ogóle kiedykolwiek mi się uda. Ale mam cela. Dobre to jest. Mam pomysł. Aż mi tu, zrób mi tu dziurę. Dzięki. No! Kurna. A nie, uda mi się. Tutaj. Widziałem ostatnio na jakichś tam gameplayach po prostu ludzie takie prosy są, że... O Jezu, czego to oni nie robili tutaj? Czego to oni tutaj nie zrobili? No wszystko, praktycznie nie wiem, czy to jakiś boss jest, czy coś, to... A, myślałem, że w locie go zabiję tą miną, a szkoda. A, co to jest? Mamut, mamut, mamut. Yeti. Tajemny poziom. Nie da się go wysadzić. Da się! Patrzcie, patrzcie! Ej, to wygląda jak jaskinia. Bez jaj. Nie, wydawało mi się. O, super, zniszczyłem go. A, bo mam buty z kolcami, no tak, mogę niszczyć mamuty. Ale dobra, olać, trzeba przechodzić dalej. Już mam poziom teraz chyba 3,4. Nie, 3,3 dopiero. Ja właśnie, żeby się tym cholernym sklepikarzom nie narzucać. Boże, co tu się w ogóle dzieje? Co tu się kurna dzieje? Patrzcie. Pach, 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 pach. W pizdu z dymem posłałem tego szarika. O, skaczące buty! Jeszcze lepiej. Nie dość, że mam wysoki skok, to jeszcze od zarąbania im zabieram. Chyba jak na Yetiego nawet naskakuje, to chyba nawet mam go na strzała, z tego co mi się zdaje. Dodatkowy. Czy tu coś jest? Sklepik! Jeszcze lepiej. No, ciekawe jak mam się tam dostać. Że miał klejące bomby. To mógłbym się nawet tam wrócić. Kurde, no i miałbym coś nawet fajnego, myślę. Co tu jest? Rękawice do chwytania, bomby, bomby, bomb. Dobra, olać. Jeszcze się trafi. Ja właściwie, że miał kompas. Jeśli mógłbym gdzieś dorwać kompas, to naprawdę... Przechodzenie nawet po tempel byłoby migiem. No widzicie, znowu statek matka. O kurna, żebym sobie rzucił pod nogi. A, no dobra, gdzie to może teraz być? Dobre pytanie. Wow. To naprawdę się czasami ciężko garnia. Bum. Ale jak już się trochę złapie wprawy. Wow! No nie, taką głupotą sobie punkt życia zabrać. No w ogóle chyba tylko ja tak umiem. Tu nie ma nic. No i dobra, jesteśmy w templu. Niestety drugi tunel normalnie nie mam dla ciebie klucza. Może następnym razem. Jesteśmy w templu. Ja mam obecnie 3 życia. Ze mną jest Lady. Tu mam trochę poziomu dżunglowego. O kurwa, skorpiony. Taki kolega nasz tutaj, którego bardzo nie lubię. Anubis. Muszę się zacząć przyzwyczaić do tych poziomów tuneli. Są naprawdę ciekawe. No właśnie. Źle wyliczyłem. Źle wyliczyłem. Fuck. Kurwa. No nic, dobra. Próbowałem, ale odcinek jest już prawie 20-minutowy, tak więc myślę, że sobie na dzisiaj odpuszczę. Już mi się zaczyna w ogóle coś lagować. Nie wiem czemu, chyba brakuje miejsca na dysku. Niemożliwe. Dobra, póki co kończę, na razie, dzięki i trzymajcie się do następnego odcinka. Aha, i dzisiaj będę jeszcze nagrywał Monster Huntera, więc pewnie pojawi się jutro. No, pojawi się jakoś jeszcze pewnie w tygodniu. Na razie.